Kochani, tak śmiało te piosenki patrzę na was, się tyle lat się znamy, drodzy państwo, nie? Pomyślałem, że po tyle tak znajomości wypadałoby powiedzieć przynajmniej fragment życiorysu artystycznego. Tym bardziej, jakby dodali dmucha w tę trąbkę, to i niedługo pociągnę prawdopodobnie. Znaczy od początku ten życiorys się urodziłem jako, no, dziecko. Chłopczy. Jak miałem 5 lat, tata odebrał mi piłkę i kupił mi skrzypce. I tu możemy puścić muzykę, która jest integralnie związana z tym moim życiorysem. Dobra? O, więc jesteśmy w latach 50. w Krakowie. Ja dostałem takie małe skrzypeczki, piłowałem, tam piłka we mnie. Tata mnie lał, Bogu dziękował. Aż w końcu udało mi się zagrać na dyplomie koncert wieniawskiego demol z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, który państwo słyszą, to jest nagranie archiwalne. No, dostałem 5 i 6 czy 7 lat grałem w orkiestrze symfonicznej jako muzyk. Aż pewnego razu los chciał, że zaproponowano mi nagranie arii do jednego z filmów. Ja tę arię zupełnie przypadkiem nagrałem. Wyobraźcie sobie, kochani, że ta aria sprawiła, że ze skromnego skrzypka stałem się, no co by nie powiedzieć, znanym piosenkarzem. A aria ta brzmiała mniej więcej tak. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy na nie znają i kochają. Zwinna pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, nowa przyjaciółka Maja, teraz ja Maju. Oj, zaczęła się w kołysce. Ja tylko, że już od dziecka słyszałem, jak się śpiewa, jak grają, jak śpiewają, ponieważ cała moja rodzina w Krakowie, muzyczna i ze strony ojca, ze strony mamy, wszyscy na czymś grali i to grali zawodowo, w filharmoniach, w symfonicznych orkiestrach, jako soliści, w dalszym ciągu grają po świecie. Rodzina jest spora i jeżdżą, więc ja musiałem, no i miałem innego wyjścia, no przyjeżdżali u nas, były lekcje śpiewu. W tym małym naszym 50-parometrowym mieszkaniu w Krakowie, więc dzieci wszystkich znajomych, ojca, muzyki, też muzyków, też szły do szkoły muzycznej, więc musiałem iść do szkoły muzycznej i poszedłem. To jest tak ciężki instrument, jest tak ciężki i tak trudny repertuar na ten instrument napisany, że żeby to udźwignąć, no trzeba poświęcić życie temu naprawdę. Godzinami, bo koledzy grali w piwa, ja musiałem łazić po kuchni i grać te egzaminy, te wszystkie rzeczy. Zawsze trudne rzeczy są, żeby z tego zrobić muzykę. No i ojciec mi piłował, no bo sam był muzykiem. Więc gdyby nie to, to ja bym grał w piłkę parę lat, a teraz to nie wiem, co bym robił. Może bym mi śpiewał, ale nie wiem, żeby mi poszło tak ze śpiewaniem, gdyby mnie to, że grałem. Bo przy okazji sobie komponowałem sam rzeczy, aranżowałem, wiesz, to granie w orkiestrze pomagało mi tak. Siedzę w tym od dziecka. Nie no, trąbka to jest przypadkiem, ja nie jestem trębaczem, ja gram na trąbce tylko. No, ponieważ tata grał na trąbce, a ten instrument był w domu, no to ja sobie wymyśliłem, że sobie pogram parę rzeczy i napisałem Bacha z tą trąbką na początku, żeby nie stać na scenie z rękami spuszczonymi, tylko na czymś grać. I piosenka zyskała popularność i tak już zostało, później drugi i tak dalej. No i później musiałem zacząć ćwiczyć i grać na tej trąbce, żeby być w takiej formie. Tak. Ale ja trębaczem nie jestem, ani pianistą. Gram oczywiście na tych instrumentach, ale nie aż tak dobrze, żeby się nazwać pianistą czy trębaczem. Natomiast jestem na pewno skrzypkiem i jestem z tego dumny. O. Ja śpiewałem od dziecka. Zawsze mnie prosili, Zbyszu, zaśpiewaj coś. Ja się strasznie wstydziłem, że chciałem stać na stole i śpiewać, bo jak były te lekcje śpiewu, przychodzili ludzie do nas, bo mama śpiewała, siostra śpiewała, operę, mała w operze, ojciec i tak dalej. I przychodziła profesorka śpiewu, pani Millerowa, Stefania Millerowa, która jako pierwsza nagrywa do Polskiego Radia, ciotka taka przeżywana. No więc ja musiałem się tam popisywać i śpiewać piosenki z różnych operetek, i na które chodziłem jako mały berbeć, bo siedziałem zawsze w orkiestronie, jak mama była chora albo coś, a ojciec grał w operetce też wieczorami, to ja siedziałem w orkiestronie i słyszałem, jak śpiewają na scenie te w związku z czym znam prawie wszystkie arie operetkowe i operowe, można powiedzieć, też. No i później zacząłem śpiewać przypadkiem, pojechałem do Świnoujścia na Famę, jak grałem z Markiem i z Rechutą w Anawie. Pojechaliśmy do Świnoujścia,
tam była Fama, taki festiwal studencki później. Później ja już poszedłem, grałem w radiu i Zewą Demarczyk i pojechałem, zdając do radia, pojechałem do Świnoujścia zarabiać pieniądze w knajpie normalnie, to znaczy to klub na to mówił. I tam były fajne czasy, miesiąc śpiewałem i tam przyszedł kolega, który mnie znał, ponieważ ja nagrywałem muzykę w studio w telewizji w Krakowie, jako skrzypka mnie znał. Mówi, Zbyszek, a ja tam śpiewałem. Mówi, to ty śpiewasz? No śpiewam tam też. Oj, to zróbmy program. No i zrobiliśmy program, usłyszeli to w Warszawie, w tym taki przypadek. No i nagrałem to swoją pierwszą piosenkę, której dzisiaj nie śpiewałem, bo ona już jakoś jak... No ale zrobiła karierę ta piosenka wtedy i byłem na antenie, chodziłem, później zacząłem sobie napisać coś, wygrałem jeden festiwal, drugi, trzeci i tak się porobiło, że przestałem grać we wszystkich piwnicach pod baranami z Demarczyk i zacząłem już sam jeździć po jakichś paru festiwalach, no bo już nie można było pogodzić radia, pracy w orkiestrze symfonicznej z tymi wyjazdami. No. To było tak, że on stał kiedyś, czekał na jakimś przystanku, autobus, tramwaj, coś takiego. Deszcz padał, na balkonie stało małżeństwo i rozmawiali. I on usłyszał to, no siłą rzeczy usłyszał. I tego właśnie zainspirowała. Ona mówi do niego, mówi, słuchaj, piętro wyżej mieszka tak samo małżeństwo, tak samo długo po ślubie jak my, 15 lat. Ja zauważam, że on mi kupuje kwiaty, czekoladę jakieś na ulicy, otwiera jej drzwi, przepuszcza ją przodem, podaje jej rękę, ramię. Wczoraj ją pocałował na ulicy w usta. Ty byś tak nie mógł? On mi, no czyś ty zwariowała, przecież ja jej nie znam. No nie. Proza życia, proza. Pani, kiedyś były też takie adaptery, nazywa się Bambino, widzę, bo takie, to, z tamtych czasów ta piosenka jakby pochodzi. Pamiętacie Bambino? No. Grodzka 4 się wchodziło w bramę, to może przy młodzi nie wiedzą, takie skrzynki brązowe, popielate, nie? Na to się kładło szpilkę, to się obracało i robiło tak. No i tam była nagrana pieśń, chciałem, żebyśmy wspólnie zaśpiewali. Pan się tu w Sopot, w Opole, zapamiętał się teraz w San Remo. Kto zna, ten śpiewa ze mną. Dobra? Ciao, ciao! Bambino! Powtarzajcie za mną, proszę, powtarzajcie. Mille violini suonati dal vento. Tutti i colori dell'arcobaleno, balleno, 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 vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao, bambino. Na pewno, że chciałem być. Wszystkim innym, tylko nie muzyką. Wszystkim. Milicjantem, policjantem, strażakiem, Zorro, Wilhelmem Tellem i tym, co z łuku śpiewa, jak się nazywa. Jehudy, jak się nazywa? Nie Jehudy Menuhin, to już skrzypek. Robin Hood, tak jest. Ten włoski standard, amore mia, mia. To nieprawdopodobne. Kilka tysięcy ludzi rzeczywiście się darło, bo zrobiliśmy fajną muzykę. To pierwsza płyta moja. To oni, bo ja w życiu by się na to nie... Tylko Maciek Moretti, no po prostu oni się zakochali w tej płycie. Gdzieś usłyszeli, zaczęli sobie je puszczać, zaczęli kombinować, sobie pogrywać i powiedzieli, musimy to zrobić. Ja mówię, słuchajcie, to się nie nadaje, to ma przez 40 lat. Nie, to jest rewelacja. I po 37 latach odbyła się premiera właściwie płyty, bo ona była jakieś nagrana z tego. No i tak, że jak powiem, przyżarło, jak to się mówi, że wszyscy byli, i to na off festiwalu, to jest ciekawe. Bo to jest, tak, tak. No fantastycznie. No, oczywiście zawdzięczam to, że to się odbudowało z powrotem, właśnie Mitch & Mitch. Bo to jest niesamowita grupa, bardzo kreatywna, fajnie grają, wiedzą, co mają grać. Próby mieliśmy poważne, ja miałem strasznie ciężkie 2 tygodnie, bo my to próbowali. Ja się musiałem nauczyć rzeczy, które mają już i tyle lat, i przypomnieć sobie teksty, i to wszystko, przy 11 numerów. Trzeba było zagrać ponad godzinę, żeśmy tam grali. No ale jakoś Bogu dziękować poszło. Ale parę siwych włosów mi przybyło. Jeżeli zrobimy płytę, to na pewno live, bo to się już nie ma co nagrywać tych rzeczy jeszcze raz po 37 latach, tylko przede wszystkim reakcje i jakby z publicznością, jakby porozumienie, jakie istnieje, to co Mitch & Mitch robi z publicznością i z tym repertuarem, bo był kiedyś taki muzyk, nazywał się Frank Zappa. No to niesamowity facet. I to jest taki polski Frank Zappa, mówię, ten Moretti. I cieszę się, że trafiło na tą moją płytę, bo ja bym w życiu na to nie wpadł.
wnuczki moje były na koncercie, więc zależało mi na tym, żeby było dobrze i było Bogu dziękować dobrze. No. Tak, jak się obsługuje z takimi ludźmi, wiesz, to oni mają tyle energii w sobie, co myśmy mieli tyle z takiego ognia do robienia tych rzeczy po nocach próbowych, jak żeśmy zakładali zespół Anawa z Grechutą, no to byśmy przecież po nocach młodzi ludzie siedziało po klubie do 4 do 5 rano. I była zabawa. No nikt nie przypuszczał, że po latach to będzie później już jakaś kultowa rzecz, prawda, te piosenki, które Marek śpiewał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc to ja jakby wróciłem w te czasy, konfrontując się z tymi chłopakami i teraz wam powiem, że jak wróciłem do swojej normalnej pracy, jeżdżę ze swoimi tam na te swoje spotkania z publicznością, to mi cholernie brakuje teraz tych prób i tych chłopaków, którzy fajnie to wszystko zrobili sobie. Ale ruszy pan w Polskę z Mitchem? Nie, to nie. Ja będziemy robili takie rzeczy wydarzeniowe. Coś jeszcze wykombinujemy, bo to nie jest kapela, która jakby zarabia. Oni to nie robią tego, żeby to było komercyjne. To musi być wydarzenie, więc jeżeli nam się uda zrobić jeszcze coś, co możemy się przerobić na klimaty mitchowskie, no to wtedy tu zrobimy na pewno to, bo myśmy polubili bardzo, a tu był, przy tym festiwalu był właśnie warunek, że ma być płyta od początku do końca. Kiedyś Giuseppe Verdi szedł przez park. Znają Państwo Giuseppe Verdi, nie? Opera włoska, no. Kompozytor. Przez park, czyli tam stał taki chłopak z katarynką i kręcił tak dość szybko tą korbą. Tam ta ti ra ra ta ra ra ta ra ra ri ra ra ram pa lu ram pa lu ri ra ra. On podszedł do tego chłopaka. Mówi, synek, nie kręć tak szybko tą korbą, to jest za szybko, troszkę wolniej. Ja skąd pan wie? Bo ja to skomponowałem. No, przepraszam, Bogu, za czerwienił się. Na drugi dzień Verdi idzie znowu przez park, patrzę, ten chłopak ma tam kartkę, no, napisane na tej katarynce. Uczeń Verdiego.